Serdecznie witam na kolejnym studium Słowa Bożego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w zborze w Podkowie Leśnej. Dlatego, że chcemy wspólnie studiować Słowo Boże, autorem, tym, który przekazywał, jest Duch Święty, więc chcemy szczególnie prosić w modlitwie o Ducha Świętego, o właściwe zrozumienie i właściwe przekazanie. Drogi nasz Panie, Boże i Ojcze, dziękujemy Ci za tę możliwość studiowania Twojego Słowa. Zapraszamy Ciebie i Ducha Świętego, aby rozjaśnił nasze umysły, abyśmy mogli zrozumieć wszystko to, co dzisiaj chcesz nam przekazać. Błogosław nam ten czas i bądź Panie z nami. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Razem ze mną w studium biorą udział ja jako Władysław, jako prowadzący, Krzysztof, Marzena, Dawid. Studiowaliśmy w minionych tygodniach piękne prawdy o wielkiej Bożej miłości, która objawiła się w stworzeniu, że Bóg stwarzał wszystko, najpierw przygotował warunki, a następnie, gdy już warunki były przygotowane, o czym już mówiliśmy, studiowaliśmy ten temat, stworzył człowieka, aby był szczęśliwy, żył wiecznie, aby dalej się mógł rozwijać na podobieństwo Boże jeszcze pełniej. Ale nasza dzisiejsza lekcja mówi pewną rzecz i smutną, ale nie tylko smutną, będziemy to także podkreślali, a mianowicie stworzenie. No ale niestety nasi pierwsi rodzice utracili to, co było Bożym darem dla nich. Ale będziemy też i wspominali, w jaki sposób mogą to wszystko, czy możemy to wszystko, co Bóg na początku dla nas uczynił, odzyskać, odnowić. No i pytanie, no co się stało? Bóg stworzył na swój obraz i podobieństwo do szczęścia, do życia. Ja nieraz, gdy mam zajęcia studentami, no to stawiam takie pytanie. Gdy się rodzimy, to jaką rzecz mamy pewną? I studenci nam prawie churalnie mi odpowiadają, no że umrzemy. Jest to prawda? Jest to logiczne czy nie? Nie. Zostaliśmy stworzeni do życia, do szczęścia. Co się stało, że jednak na świecie zaistniała śmierć? Był sprawca złego, też już o nim wspominaliśmy, wiemy, no i uczynił wszystko, aby to szczęście naszym pierwszym rodzicom zniszczyć. Jaką metodą się posłużył sprawca złego, aby to zniszczyć, aby odebrać to wszystko? No jak przypuszczam, czyli jak jest opisane w Piśmie Świętym? Biblia dosyć krótko sprawozdaje nam tamte wydarzenia. Bóg mówi, że wąż był chytrzejszy niż inne stworzenia, które stworzył Bóg. Faktycznie nie chodziło o węża, my wiemy o tym. Natomiast chodziło o upadłego anioła, który podszył się pod postać węża. Stąd wąż był chytrzejszy niż inne stworzenia, bo sam z siebie na pewno nie był taki. Przyszedł do stworzonej przez Boga kobiety, czy też sprawił, że ona pojawiła się w miejscu, w którym nie powinna była się pojawić, i nawiązała się rozmowa, nawiązał się dialog. Wydawałoby się, nic złego w rozmowie nie jest. Przecież tak w końcu jesteśmy stworzeni, skonstruowani, że lubimy rozmawiać. Na tym polega również życie, że komunikujemy się z innymi ludźmi. Więc
Wydawałoby się, cóż złego może być w rozmowie, ale już na samym początku Biblii dowiadujemy się, że faktycznie może być taki podział na dobrą, pozytywną rozmowę, ale może być też inne oblicze rozmowy, mianowicie rozmowa, która prowadzi do niewłaściwych rzeczy. Tak. No i od razu w takim razie powiedzmy, co w tej rozmowie było złego. Jest tylko jedna, jak jest tak. Prawda. I ta prawda jest oczywista i zrozumiała. I Bóg tą prawdę, Bóg w sposób taki oczywisty tłumaczy, co ma, prawda, co ma się stać, co się wydarzy, co, jakie są wymagania względem ludzkości. Co można zrobić z taką prawdą? Tą prawdę można nagiąć, tą prawdę można wypaczyć, ale to się nazywa, jest jedno słowo, żeby to określić, kłamstwo. Kłamstwo. Cokolwiek, jakkolwiek byśmy nazwali, co szatan zrobił, po prostu kłamstwo, po prostu tak. Okłamał. Tam. I dlatego Chrystus go nazywa też ojcem kłamstwa i tak dalej. Od samego początku posługiwał się kłamstwem. I na czym polegało to kłamstwo? Albo w jaki sposób przy pomocy kłamstwa, jak już słusznie było podkreślane, no, zakwestionował, czy krytycznie odniósł się do Boga, czy zakwestionował to, czym Bóg był i mógł być. Tutaj warto też i podkreślić jedną rzecz, że człowiek z racji stworzenia nie miał kwalifikacji do życia niezależnego od Stwórcy. Nie miał kwalifikacji. Ja nieraz takie porównanie czynię, że tak jak poczęte dziecko nie ma kwalifikacji do życia niezależnego od matki. A jak się urodzi, to już jakieś kombinacje probówkowe mogą być, ale generalnie dziecko poczęte nie ma kwalifikacji do życia niezależnego od matki. Tak samo człowiek z racji stworzenia nie miał kwalifikacji do życia niezależnego od Boga. I jakim kłamstwem, czy jakimi wątpliwościami posłużył się sprawca złego, aby no, zakwestionować Boga? Jeszcze może zanim odpowiemy na to pytanie, chciałbym zwrócić uwagę również na bardzo ciekawe stwierdzenie Ewy. Ona odpowiadając szatanowi, odpowiadając wężowi, dodała coś od siebie. To jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ kiedy porównamy sobie wiersz 16 drugiego rozdziału, gdzie Bóg mówi, że ale z drzewa poznania, czyli 17 wiersz, ale tak. Z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, to nic tam więcej nie znajdujemy. Natomiast tak. Ewa ciekawą rzecz tutaj wprowadza. Ona wprowadza dodatkowy przepis, że nie tylko jeść, Bóg powiedział, nie wolno wam z niego jeść, a nawet go dotykać. Ulepszyła nakaz Boży. Tak. Boże zalecenie. Dodała coś od siebie. Nie wiem, z czego to wynikało. Moglibyśmy długo nad tym dyskutować. Prawdopodobnie może chciała zrobić coś lepiej. Nie wiem, może chciała okazać więcej elokwencji, więcej mądrości w rozmowie z wężem. W każdym razie stało się tak, że powiedziała więcej niż Bóg oczekiwał. Bo faktycznie Pan Bóg powiedział, żeby nie jedli z tego drzewa. Ona powiedziała, że nie wolno nam jeść, a nawet dotykać. Tak. A więc tutaj się pojawia już pierwszy problem według mnie, bo nawet gdybyśmy bardzo chcieli Ewę usprawiedliwiać, czy też podziwiać ją może za jej gorliwość religijną, to fakt jest taki, że skłamała, bo Bóg nie powiedział, że nie wolno dotykać, powiedział, że nie wolno jeść. A więc pojawiło się kłamstwo jeszcze zanim tak. Doszło do faktycznego konsumpcji owocu. Tak. No, rzeczywiście, tak jak Krzysztof powiedział, moglibyśmy nad tym dyskutować, czy to z ostrożności, czy tego. W każdym razie Ewa wdała się w dyskusję z wężem, a przede wszystkim wdała się w dyskusję z tym kimś, który no, tym wężem się posłużył, albo za tym wężem oczywiście stał. No i jakimi wątpliwościami posłużył się sprawca złego? Jakimi wątpliwościami?
poddał coś w wątpliwość. Co poddał w wątpliwość? I ten diabeł się, sprawca złego, zawsze posługuje. Wątpliwość poddał co? Czyje słowa? Słowo Boże. Tak. Dlatego Chrystus w Nowym Testamencie odpowiada napisano, czyli wywyższa Słowo Boże, a szatan zrobi dokładnie odwrotnie. Tak jest. No i zadał to podchwytliwe, czy to prawda, czy to prawda, że wam Bóg zabronił spożywać z tego owocu? Może nie tak, bo powiedziane dotykać, ale zabronił. Tak. No i następnie sprawca złego od razu rozwija całą myśl. No, ona odpowiada, że z wszystkiego możemy spożywać, ale z tego drzewa nie możemy. Powstaje pytanie, to było na początku w raju Eden, ale czy sprawca złego przestał istnieć? Z tej pierwszej historii, z tego pierwszego doświadczenia możemy nauczyć się jednego, że on tą samą metodą posługuje się dzisiaj. Jakie przykłady tego możemy mieć? Jest nawet podane, że on chodzi jako kto? Jako lew ryczący, nie? Kogo by mógł pożreć, kogo by mógł zwieść, tak? I tak jak zwiódł pierwszych rodziców, obietnica, o której będziemy mówili, że na świecie miał pojawić się jako człowiek Chrystus, diabeł czekał. Niech on stanie się taki, jak ci pierwsi rodzice, jak Adam. Ja się tak z nimi rozprawię, tak zwiodę. No i jakimi metodami się posługiwał, próbując zwieść, do upadku doprowadzić samego Chrystusa, Stwórcy, Boga, który stał się człowiekiem. Co powiedział? No, proszę bardzo. Że był głodny i co zaproponował? Coś dobrego. Tak. No chyba naturalną rzeczą jest, że jak człowiek jest głodny, tak, no to nie ma nic złego w tym, żeby zjeść. Mhm. Tak. Co w tym było złego? Oczywiście. Pozytywna rzecz, prawda? Mhm. Tak. Tak samo nie ma nic złego w poszukiwaniu piękna. Nie ma nic złego w poszukiwaniu mądrości. Także wszystkie te rzeczy, które szatan proponuje, są dobre z gruntu. No niestety, całokształt. Mhm. Także zależy, kto tą propozycję składa. No tak. No i Chrystus jakimi metodami się posługiwał za każdym razem? Po pierwsze to, żeby tam chleb, bo był bardzo głodny. Potem go wyprowadził na szczyt świątyni. Potem wyprowadził go na wysoką górę. Jakimi, żeby odeprzeć ataki szatańskie, jakimi metodami, albo inaczej, czym się posłużył Jezus Chrystus w tym wypadku? Jako lekcja dla nas. Pan Jezus nie wykazał wiele elokwencji w dyskusji, w debacie z szatanem. Nie przekonywał go, argumentując, że szatan podsuwa Jezusowi niewłaściwe myśli. Nie udowadniał tego szatanowi, w ogóle nie chciał z nim rozmawiać. W bardzo prosty sposób odpowiadał tym, co jest napisane. Przytaczając cytaty z Pisma Świętego, nie wdawał się, nie dodawał ani nic od siebie, ani też nie wdawał się w żadne dyskusje. Dzisiaj żyjemy w świecie, w którym bardzo wysoko jest stawiany rozwój osobisty człowieka, intelektualny, fizyczny. Bardzo popularne są różnego rodzaju studia, kierunki, szkolenia, kursy. Seminaria, gdzie ludzie się rozwijają i chcą coraz więcej i więcej wiedzieć i być lepszymi. I tutaj taka prosta wiara, którą czerpiemy z Pisma Świętego, często sprawia, że jesteśmy postrzegani jak zacofani ludzie, jak ludzie o zawężonych horyzontach, jako niedouczeni, taka ciemnota średniowieczna albo jeszcze bardziej. I to jest niestety pewien problem, tak? Gdzie my musimy z pokorą uznać, że tak naprawdę poza tym, co jest napisane, co Bóg powiedział, to nie ma nic więcej.
nie będziemy nic od siebie dodawać. Tak jest napisano, tak wierzymy i koniec. I tak jest. I to nie jest popularna postawa w naszych czasach. Tak jest, dlatego też tutaj pamiętamy, że posługiwał się Słowem Bożym, nie samym chlebem, nie będziesz kusił, a w końcu oczywiście powiedział: szatanie, idź precz ode mnie. Posługiwał się Słowem, tak jak słusznie było podkreślone, posługiwał się Słowem Bożym. Z tego musimy wyciągnąć lekcję, że ta prawda jest aktualna do dnia dzisiejszego. Dlatego cały atak szatański dzisiaj to jest kwestionować co? No Słowo Boże. Przez teologię jakąś liberalną, przez różne oczywiście rzeczy, żeby kwestionować. No i to czynił na początku, to czyni dzisiaj. No i w wielu wypadkach mu się to udaje. Tak. No jak kobieta się zachowała? No odpowiedziała to, co już żeśmy podkreślili, że z każdego drzewa każdy owoc możemy spożywać, z wyjątkiem z tego jednego drzewa, abyśmy nie pomarli, czyli aby ten nasz związek, ta nasza lojalność nie była między nami a Bogiem przerwana. Mamy piękne teksty również dla nas dzisiaj na temat wierności Słowu Bożemu. Tak. No dobrze, tak. No to popatrzmy, co dalej się dzieje. A mianowicie, że Bóg powiedział, że jeżeli zerwiecie ten owoc, to był dowodem zerwanej łączności między nimi a Bogiem, to konsekwencją, to już to, co na początku powiedzieliśmy, konsekwencją tego, co będzie? Będzie śmierć. Śmierć. Pomrzecie. Tak jest. Tak jak na początku powiedzieliśmy, że tak poczęte dziecko, gdy przerwiemy je łączność z matką, to śmierć jest. I dlatego też człowiek nie otrzymał tej kwalifikacji, aby żyć niezależnie od Boga, że konsekwencją, może nawet nie karą, ale prostą konsekwencją tej zerwanej łączności będzie śmierć. Tak. No dobrze, to patrzmy dalej. A co odpowiedział na to sprawca złego? Gdy ta pierwsza kobieta, Ewa, posłużyła się Słowem Bożym, posłużyła się tym, co Bóg powiedział. Jaka była reakcja, odpowiedź węża, znaczy sprawcy złego na to? Proszę bardzo. No. Ciekawy sposób, dlatego że łatwo jest powiedzieć komuś, to co mówisz jest nieprawdą. To łatwo odrzucić. Ktoś zacznie argumentować, ale takim efektywniejszym sposobem jest powiedzieć, ale czy aby na pewno? Czy aby na pewno? Czy aby na pewno tak jest? I diabeł tu nie tylko gra na wątpliwościach, ale również gra tutaj na tym, że my zawsze chcemy czegoś innego niż mamy. Prawda? Więc gra na Ewy, tutaj chęci posiadania, mówi, że czegoś wam brakuje, czegoś nie macie. Bóg coś przed wami ukrywa. I zasiał ziarenko po ziarenku w sercu Ewy, zasiał zwątpienie. Tak jest, tak jak... Tak pomału, ziarenko po ziarenku. Tak jest, nie od razu. I podał tą wątpliwość, na pewno nie umrzecie. Tak. Bóg powiedział, umrzecie. Najpierw, czy to naprawdę Bóg zabronił? A teraz poszedł krok dalej. Wiecie, słuchajcie, jakby bądźcie rozsądni. Czy zostaliście stworzeni do czego? No do życia. Na pewno nie umrzecie. Tak. Ale co im zaoferował? Na pewno nie umrzecie,
A to, że Bóg zabronił, i żeśmy też częściowo to wspominali, to z jakiego, jaki był cel tego, że wam, według zdania sprawcy złego, jaki był cel tego, że Bóg wam zabronił z tego drzewa spożywać? Proszę bardzo. Krzysztof, jak uważasz? Szczerze mówiąc, to nie wiem. Jaki był cel? Ja widzę to w ten sposób. Pan Bóg stworzył ten świat. On go zaplanował, on go zaprojektował, on go też stworzył. Uczynił wszystko, jak czytamy w Biblii, że było dobre. Tutaj jest napisane, wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. I stworzył też człowieka, parę ludzką stworzył, mężczyznę i kobietę. Dał im piękne środowisko do życia. Wszystko, co moglibyśmy tylko w tej chwili marzyć i zapragnąć. Ale jako Stwórca, jako Pan wszystkich tych rzeczy powiedział, wszystko macie do swojej dyspozycji, oddaję wam wszystko. Jest jedna rzecz, której wam nie wolno. I on nie wyjaśniał, dlaczego nie wolno. Przynajmniej ja w sprawozdaniu tutaj nie czytam. Tutaj Bóg nie wyjaśnia, dlaczego nie wolno. My oczywiście możemy teologię budować na tym i się zastanawiać. Tak. Ale mi brakuje takiego krótkiego sprawozdania tutaj, dlaczego Bóg to powiedział. Więc ja się nie wypowiadam na ten temat, dlaczego Bóg akurat tak postanowił. Fakt jest taki, że Bóg postanowił w ten sposób i ja to szanuję. Ponieważ uważam, że miał do tego prawo. Dzisiaj również jest wielu właścicieli, wielu rzeczy, przedsiębiorstw, prywatnych posiadłości, nie wiem, praw autorskich i wielu, wiele jeszcze innych rzeczy. I oni też czasami robią coś dobrego dla ludzi, czasami komuś pomagają, ale oczekują też, że z drugiej strony będzie szacunek do nich, że są pewne rzeczy, których proszą... Nie dotykaj, tak? To są moje rzeczy, nie dotykaj tego, nie ruszaj. I tak naprawdę to powinno nam już wystarczyć. Uszanować cudze prawo do własności, do decyzji. I Bóg umieścił takie drzewo, powiedział, tego nie jedzcie, z tego nie będziecie jeść, ale macie tysiące innych, które możecie kosztować, tylko z tego nie. I to powinno wystarczyć, prawda? Miał prawo do tego, tak postanowił, a to, co człowiek powinien zrobić, to tylko uszanować. Tak. Możemy powiedzieć nawet, to już taka teologia nasza, że to był test takiej lojalności względem Boga. Że wszystko, ale to jedno i oni to mieli zachować. Proszę dalej. Można zadać pytanie, dlaczego taki test lojalności był potrzebny, prawda? Bo być może gdyby buntu szatana nie było, gdyby szatana nie było, taki test nie byłby potrzebny. A tak jak Job, prawda, musiał też przez coś takiego przejść, przez taki test. Tak i nasi pierwsi rodzice potrzebowali takiego testu, żeby właśnie to, co szatan powiedział, że Bóg przed wami coś ukrywa, Bóg wam czegoś nie chce dać, dokładnie dlatego też to drzewo tam się znalazło, tak mi się wydaje, że żeby udowodnić, że Bóg naprawdę nic nie ukrywa, że jeżeli chcecie wybrać inaczej, to jest taka możliwość. Bo gdyby tego drzewa nie było, to jaka byłaby możliwość wybrać inną stronę, prawda? A tutaj Bóg daje w samym środku. Mówi, proszę bardzo, jest inna możliwość. Tak. I tu również, tak, dziękuję, warto podkreślić, że posłużył się taką podstępną, kłamliwą metodą. Bo Bóg wie, że gdy zerwiecie ten owoc, czyli zerwiecie łączność ze mną, możemy podkreślić, to będziecie się stawali jako kto? No, proszę bardzo. Marzenko, powiedz, jakimi możecie się stać, albo jakimi będziecie się stali? Ja jeszcze chciałabym tak dodać do wcześniejszych słów, bo w związku z tym, że Ewa już doszła do tego drzewa, rozpoczęła dialog z szatanem, popełniła kłamstwo, tak? Wdała się w dyskusję, skłamała, zabrnęła tak daleko, że nawet się chyba nie zorientowała, kiedy zerwała ten owoc. I w momencie, kiedy
Ja tak sobie myślę, jak ona już zerwała ten owoc, a powiedziała wcześniej, że nawet nie wolno wam zrywać, tak? Rzekomo Pan Bóg powiedział, że nie wolno nawet wam dotykać tego. Ona już zerwała, zobaczyła, że żyje dalej. No to konsekwencja stwierdziła, że no, żyje, nie umarła. Może coś poznała, może coś się dowiedziała, źle się nie poczuła od razu, prawda? Wąż też spożywa i... Wąż spożywał, i ona jeszcze nie spożyła, ale już dotknęła. Tak. I wtedy myślę, że jako kobieta, może jako kobieta, skoro już skłamała, dotknęła, zobaczyła, że nic się nie dzieje, no to uczyniła coś dalej, tak? Tak. I dlatego tu jest ten zwrot, ta myśl, którą też warto podkreślić, że sprawca złego powiedział, że będziecie jako Bóg. Oni mieli możliwość przecież dalszego rozwoju na obraz i podobieństwo Boże, ale stworzenie miało pozostać stworzeniem, a Bóg jest twórcą. Natomiast insynuacja szatana, który no, tym wężem się posługiwał, że będziecie jako Bóg. Czyli to, co już było podkreślone, że Bóg coś tam... No, w zanadrzu schował. Schował. A teraz no, jest ta wielka możliwość, żebyście tych możliwości jeszcze większych no, mogli skorzystać. Skorzystać. Tak jest. No i rzeczywiście tak się stało, bo poznali, że drzewo jest prawdziwym drzewem poznania dobra i zła. Tak? Tak. Poznali tą drugą stronę. Tak? Do tej pory znali tylko tą dobrą stronę. A teraz od tego momentu już wiedzieli, jak to się je. No tak. No, pamiętam, jakiś czas temu obejrzałem taki film amerykański pod tytułem Jestem Bogiem. I faktycznie film ten był pełen dramatycznych wydarzeń, bo zawsze, kiedy człowiek chce być jak Bóg, dochodzi do dramatów. Tutaj doszło do dramatu. W życiu każdego człowieka dochodzi do dramatu, kiedy człowiek chce być jak Bóg, chce być Bogiem, chce decydować o pewnych rzeczach. Dzisiaj wielu ludzi poddaje się hipnozie, transom, po to, żeby wejść w głębsze stany świadomości, po to, żeby doświadczyć czegoś głębiej i więcej, osiągnąć mądrość, odkryć to, co nieodkryte, poszerzyć horyzonty, prawda, rozwijać się, stać się takim Bogiem. No i w prosty sposób Pismo Święte dla tych, którzy wierzą, jest to ostrzeżenie, bo dla tych, którzy nie wierzą, jest to głupota po prostu. Natomiast dla tych, którzy wierzą, jest tutaj ostrzeżenie, że wtedy, kiedy będziesz chciał stać się jak Bóg, będziesz chciał wykroczyć poza pewne ramy, które nie są dla człowieka, no to skończy się to źle. Jest to pierwsze ostrzeżenie. I faktycznie Ziemia od tamtej pory jest... Historia Ziemi to jest historia dramatów, nieszczęść, których jest pełno i nasilają się coraz bardziej. A wszystko dlatego, że człowiek... Najpierw upadły anioł, chciał stać się jak Bóg. Później człowiek zachęcił człowieka, żeby stał się jak Bóg. I mamy tego konsekwencje. Możemy oglądać każdego dnia. Więc każdy powinien znać swoje miejsce, tak uważam. Tak jest. Tak jest. To sprawca złego, jak czytamy w Księdze Izajasza, że ja będę równy, ja wyniosę swój tron. Egoistyczna postawa. No i z tym samym podszeptem następnie przyszedł do naszych pierwszych rodziców, począwszy od Ewy, później i do Adama. No ale gdy to się stało, gdy to się stało już, ta łączność została zerwana. Ten test lojalności no, nie został spełniony i tak dalej. Co dalej się czyni w raju Eden? Jest powiedziane tak pięknie, że wtedy, kiedy no, zerwali ten owoc i tak dalej, już przyszły pierwsze jakieś takie konsekwencje tego. Na czym polegały te konsekwencje i co Bóg w tym momencie uczynił?
Proszę bardzo, Dawidzie. Tak, tutaj jeszcze właśnie bardzo mi się podobała ta myśl, że my często wykraczamy poza jakieś miary, chcemy wiedzieć coś więcej. I tak samo, czy to chrześcijanie, czy adwentyści, czy protestanci, my też mamy Pismo Święte, za które, a my byśmy chcieli czasem więcej jakichś przeżyć emocjonalnych, duchowych, o które prawda, mamy Pismo Święte. I to jest nasz standard, tak jak oni mieli Słowo Boga, do którego wszystko mogli porównać. A tutaj dalej, co się dzieje w Edenie? No jest w 3:15, prawda, jest ta wspaniała pierwsza zapowiedź ewangeliczna, że coś się stanie, ktoś przyjdzie, że coś się zmieni na lepsze. Także Bóg daje nadzieję, Bóg nigdy nie pozostawia nas bez nadziei. Tak, tutaj jeszcze, proszę bardzo. Jeżeli mogę. Tutaj jest jeszcze takie pytanie się nasuwa. No gdzie jest ten przyjaciel? W którym miejscu? Gdzie jest ten przyjaciel teraz? Tak, tak. Ten cudowny, który chciał ich wprowadzić w wyższe stany świadomości, w rozwój, prawda, w cudowne doznania. No, gdzie jest ten przyjaciel, który tak zachęcał ich tutaj do tego wszystkiego? Nagle okazuje się, że jak przychodzi bieda, to do Boga. To przyjaciół poznaje się w biedzie. No tak. Tak? I ten dokładnie. Cudowny przyjaciel, który ich zachęcał do tego, żeby być nieposłusznym Bogu, no bo co to, takimi niewolnikami będziecie mieli jakieś takie ciemnogród, prawda, zawężone horyzonty, zróbcie coś, będziecie jak Bóg. Gdzie on jest teraz? Bo ja już tutaj jakoś tak nie ma. Dopiero później Bóg do niego coś mówi, prawda? Tak. Ale nagle przy Ewie i przy Adamie go nie ma. Nie wspiera ich duchowo, nie pociesza ich, prawda? Tak. Nie wzmacnia, nie ociera ich łez. Nie ma go. A kto przychodzi? No właśnie to. Kto przychodzi do człowieka? Tam jest taki ładny zwrot. Może Dawidzie powiesz nawet, jak to tam w oryginale jest napisane. No, ważne jest, że to Bóg szuka człowieka. Tak. To nie człowiek wraca do Boga, ale Bóg szuka człowieka. Przyjaciel, ten rzekomy przyjaciel, ucieka, prawda? Tak, żeby to tak stwierdzić. A Bóg szuka i szuka człowieka, tam jest powiedziane, gdzie jesteś, Adamie. A tak na dobrą sprawę to słowo można jeszcze przetłumaczyć, jak to się stało. Co się stało? Także Bóg przychodzi z takim złamanym sercem i mówi, posłuchaj, dlaczego. Tak, co się stało? Coś ty uczynił, żeby człowiek pomyślał nad tym, co uczynił, nad swoim stanem. I pewnie to do naszych pierwszych rodziców zaczęło docierać, że coś złego. I wtedy, gdy zaczęło to docierać, że jest coś złego, z czym przyszedł Bóg do człowieka? Raz, że go szukał, to Bóg szukał, jak było słusznie powiedziane, i z czym przyszedł? Jako ten dobry przyjaciel, jak to było przedstawione, zresztą może coś więcej jak dobry przyjaciel. Proszę bardzo. Przyszedł z rozwiązaniem. Tak. Wiedział, że tutaj już nie da się skleić, prawda, pękniętego naczynia. Rysa pozostanie. Nawet jeżeli się złoży, to razem rysa pozostanie. Pewnych konsekwencji nie da się cofnąć. Ale jest rozwiązanie, jest ratunek, jest jakaś perspektywa. Coś jeszcze możemy zrobić. I przychodzi powiedzieć im o tym. Przede wszystkim Pan Bóg ich nie oskarża, nie osądza. Tylko przede wszystkim przychodzi i mówi im o nadziei. Dopiero później mówi im, kiedy dał im nadzieję, kiedy powiedział o tym, że jest rozwiązanie, że będziemy ratować sytuację. Dopiero później powiedział im o konsekwencjach, ale wiedział, że to jest piękne w Bogu. Że zobaczcie, kiedy oni otworzyły się im oczy, jak Biblia mówi, i kiedy tak naprawdę trwogę przeżyli i byli załamani, i byli w depresję, w dołku byli strasznym, to Bóg przychodzi, szuka ich, bo wiedział, że oni sami nie przyjdą do Niego w takim stanie, w jakim byli. Więc Bóg przychodzi do nich sam. Nie czuł się obrażony. A, nagrabiliście sobie, to teraz siedźcie tam po prostu, męczcie się. Nie. Bóg przychodzi do nich. I co robi, kiedy przychodzi do nich? Nie daje im klapsa. Tak. Tylko on daje im nadzieję, podnosi ich na duchu, tłumaczy im plan zbawienia. Dopiero później mówi, niestety jednak pewne konsekwencje będą. Na czym miało polegać teraz ten ratunek, z którym Bóg przyszedł do naszych rodziców? Na czym miał polegać według Księgi Rodzaju, 3:15? Proszę bardzo. Tak prosto można powiedzieć, że nawet w skrócie można całą Biblię nazwać, że Stary Testament mówi o tym, że ktoś przyjdzie.
Więc to jest pierwsza zapowiedź tego, że ktoś przyjdzie. I Nowy Testament potem będzie o tym, kto przyszedł. Że ten ktoś przyszedł. A Księga Objawienia będzie o tym, że ten ktoś powróci. Także mamy pierwszą informację. Ktoś przyjdzie. I ta informacja i ta obietnica będzie się pojawiać i ponawiać. Bóg nie po raz ostatni przychodzi złożyć tą obietnicę. Będzie Abrahamowi ta obietnica złożona i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej. No, w różny sposób, przez system ofiarny, przez obietnicę, to co słusznie Dawid powiedział, cały Stary Testament, ktoś przyjdzie. Tak jak to nawet w pewnych kościołach się śpiewa, że 4000 lat wyglądany, czy oczekiwany, tak, oczekiwany na przyjście tego, który miał zagwarantować to, aby mogli wrócić do pierwotnego stanu. Wy na wieki nie będziecie musieli płacić, ja to zapłacę. A później, tak jak już Krzysztof oczywiście wspomniał, no jest też i podkreślone, że jednak do tego czasu, aż to wszystko nie będzie znów odnowione, przywrócone, że będziecie przeżywać pewne skutki tej decyzji. No i do Taida węża powiedział, a szczególnie myślimy o naszych pierwszych rodzicach, do Ewy powiedział, że w bólach będzie rodzić dzieci, a wola będzie poddana mężowi. Już nie miłość będzie decydować, tylko siła. No a zwykle ten mężczyzna jako ten silniejszy od tego momentu, walka o emancypację i tak dalej. No a do Adama co powiedział? Co powiedział do Adama? Jaki będzie teraz od tego momentu jego życie? Jak będzie przebiegało? No, proszę bardzo, zdaje się, że Bożenka chce powiedzieć. Nie, no będzie w trudzie. Nie tak będzie jest. Już łatwo. Już no. Wszystko miłe, ładne i piękne się skończyło. Teraz będzie trud i znój. No. I ziemia osty będzie rodzić. Jedynie piękne to będzie tym, że pozostała nadzieja, że tam z powrotem wrócimy. To jest. I ta nadzieja jest do dnia dzisiejszego. No jak wygląda życie? Źle wygląda, trudno wygląda. Coraz trudniej na świecie jest żyć. Jedynie ci, którzy no, zaufali Bogu i wierzą w tą nadzieję, to jedynie osładza ich życie. Tak. W każdej trudnej sytuacji życia tak. Nadzieja jest właśnie tą mocą, która sprawia, często decyduje o tym, że człowiek jest w stanie przeżyć. Tak. Wiele historii słuchaliśmy, czytamy często, lubimy powracać do pewnych historii, gdzie ludzie z tragedii, z wojen, z obozów, z wielu trudnych sytuacji wychodzili, przeżyli tylko dlatego, że mieli nadzieję. Tak. I Bóg dał im najpierw nadzieję naszym rodzicom, prawda? Tak. Wiedział, że ta nadzieja będzie im potrzebna, że się wszystko zmieni od tej pory, ale mają nadzieję i ta nadzieja do dzisiaj nam towarzyszy. Tak jak ktoś powiedział, czy tak jak się mówi, że nadzieja umiera jako ostatnia. Jak człowiek traci nadzieję, no to faktycznie traci wszystko. A ta nadzieja jest taka pewna, dlatego że jest oparta na kim? No tutaj mówiliśmy, że Stwórca sam stanie się kim? Człowiekiem i tam, gdzie człowiek miał na wieki płacić, On zapłaci. Mamy piękne teksty w Biblii, że nie samym srebrem i złotem, nie marnymi uczynkami, ale drogą krwią, że tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, który co uczyni? Uwierzy. Wiecie, a uwierzyć to może każdy. Każdy, który uwierzy w to zbawienie, będzie miał życie wieczne. I to było wszystko w raju Eden już, i jest aktualne do dnia dzisiejszego, gdy czytamy Księgę Apokalipsy, 14 rozdział, tam jest takie to ostatnie poselstwo, ostatnie orędzie do świata. I co ono zawiera? Że widziałem posłańców od Boga, aniołów, którzy co zwiastowali? Ewangelię. Ewangelię, wieczną Ewangelię, to znaczy tą, która już w raju Eden była, albo ta, która była już zaplanowana w wieczności, a właściwym czasie objawiona. Ewangelia wieczna. No a później też i powiedział, że no, będzie sąd i wszystko będzie
w jakiś sposób ocenione i pozytywna reakcja na sądzie będzie od czego uzależniona? Od czego będzie uzależniona? Pozytywna ocena na sądzie. Jeżeli tą Ewangelię co? Przyjmiemy. No tak przyjmiemy, tak. Tak jak apostoł Jan pisze tutaj tak jest. Ewangelia na 3,17. Tam jest napisane, bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Mhm. Czyli jeżeli przyjmiemy Syna, jeżeli przyjmiemy obietnicę, która od samego początku była nam dana, to nie musimy się obawiać. Dlatego, że ten, tak jak w zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym, że Bóg zszedł na ziemię, aby nas stworzyć. Więc z tej prochy, z tego prochu, z tej gliny, jak ta glina, ten proch się od Niego odwróciła, stworzona na Jego obraz, na Jego podobieństwo później. Jak się odwróciła, to On sam przybrał tą postać, aby nas z powrotem do siebie pociągnąć. Tak. Zgoda. Dlatego kończąc to studium, kolejne studium, no cóż nam innego pozostaje, jak tylko podziękować Bogu za to, do jakich warunków nas stworzył. A gdy przez nasze własne, jako rodzaju ludzkiego, te decyzje utraciliśmy, zerwaliśmy tą łączność, no i przyszły konsekwencje tego, że ten Bóg przyszedł, słuchajcie, ja stanę się człowiekiem i zapłacę. I ja zagwarantuję przez swoją śmierć, ja zagwarantuję, że będziecie mogli wrócić do tego pierwotnego stanu. Jeżeli sprawa tak wygląda, nie pozostaje nam nic innego w zakończeniu, jak Bogu za to podziękować. Dobry Boże, dziękujemy Tobie za studium biblijne, za to, że mogliśmy dzisiaj lepiej zrozumieć to, w jaki sposób nasi rodzice oddalili się od Ciebie, ale przede wszystkim to, w jaki sposób Ty znalazłeś rozwiązanie, aby ratować całą ludzkość. Dziękujemy Tobie za zbawienie w Panu Jezusie Chrystusie. Jesteśmy pełni nadziei i oczekujemy dnia, w którym przyjdziesz, aby odnowić porządek wszystkich rzeczy. Czekamy na Ciebie, drogi Zbawicielu, i dziękujemy Tobie za to, że przyszedłeś już raz na ten świat, aby nas zbawić. A teraz oczekujemy Ciebie, kiedy powrócisz, aby zabrać nas razem z sobą. Dziękujemy i chwała Tobie niechaj będzie. Amen. 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 Dziękuję za cudowny dar zbawienia i za moich przyjaciół, którzy razem ze mną ten temat studiowali, a jest to moim przywilejem zaprosić na kolejne studium za tydzień o bardzo ciekawym tytule. Niewyraźnie jak zwierciadle. Nie chcę komentować tego, dlaczego taki tytuł jest, ale będzie to ciekawe studium, na które serdecznie zapraszam naszych przyjaciół, dlatego że ponownie zobaczymy, jak wielkiego Boga pełnego miłości mamy i jaka szansa przed nami jest. Niech Bóg nas w tym prowadzi. Amen.